Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku naszej serii Rysowanie na ekranie. Powinienem teraz tubalnie zmienić głos, ponieważ postacią główną naszego odcinka będzie smok, smok, który towarzyszy księżniczce i rycerzowi, których rysowaliśmy w poprzednich odcinkach. Pewno czekaliście na ten odcinek, bo wszyscy lubimy smoki, prawda? Zapraszam Was do narysowania naszego smoka. Wszyscy lubimy smoki. Dlatego podejrzewam, że wszyscy też z przyjemnością spróbujecie poradzić sobie z narysowaniem naszego bohatera dzisiejszego odcinka. I tak jak w przypadku postaci, właśnie na czterech łapach. Czyli w przypadku poprzednich odcinków była to postać krowy, postać baranka czy postać yy, konika. Rozpoczynamy rysowanie smoka od narysowania charakterystycznego owalu, który określa kształt tłowia naszego bohatera. Od tego tułowia odchodzi długa szyja. No tak sobie wyobrażamy, ponieważ smoka nikt nie widział. Oczywiście tą szyję sami możecie narysować bądź dłuższą bądź, bądź krótszą. To wszystko zależy od waszej fantazji i wyobraźni. Zobaczcie, tutaj zwracam uwagę, że pan animator rysuje teraz taką, taką, wydawałoby się, inną kreskę. Ona jakby odchodzi. Ona się łączy z krawędzią, krawędzią szyi, początku szyi smoka. Bo to jest linia, która sugeruje owal i wchodzenie grzebienia, charakterystycznego grzebienia na tułowiu smoka, który będzie więczył. I właśnie to odejście od tej głównej linii w przypadku patrzenia na gotową postać będzie właśnie sprawiało wrażenie, że my patrzymy lekko z boku. Lekko z boku. W ten sposób uzyskujemy iluzję tak zwanego patrzenia czy czwarte, czyli właśnie wydawałoby się, że na płaski rysunek, ale tak jakbyśmy patrzyli z boku na postać realną. Linie pomocnicze, linie konturowe tutaj pomagają też panu animatorowi, tak jak w przypadku innych postaci, na uzyskanie właśnie trójwymiaru, nóg, łap. Naszego smoka. On stoi na wielkich, grubych nogach, no bo kawał smoka z niego, które, tak jak w przypadku tych bliżej nas widzianych nóg, są dłuższe, a w przypadku tych nóg w drugim rzędzie będą troszeczkę krótsze. I w ten sposób też uzyskamy iluzję, jakbyśmy patrzyli na smoka z, z boku. Długa szyja zakończona jest małą główką, za to pysk nasz smog ma olbrzymi, który tutaj zwieńczony jest nozdrzami. No, taki smog to musi kichnąć, jak kichnie to wierzcie mi, że słychać go w całej okolicy, a także ma duży charakterystyczny pyszczek, który zwieńczymy, no w przypadku naszego smoka absolutnie nie gamą ostrych zębów, tylko właśnie Pięknie wywalonym ozorem, który będzie cechował i podkreślał sympatyczność naszego bohatera. Pan, animator, teraz wyciąga właśnie łapska, jego łapy. Tutaj podkreśli jego właśnie tor. Zobaczcie, te lekkie linie też pomagają w rysowaniu. Nie zawsze pierwsza kreska się udaje, nawet profesjonalnym rysownikami, więc stąd takie lekkie, cienkie, pomocnicze kreski, które w przypadku rysunku finalnego można zawsze podgumować i wyciągnąć, tworząc właśnie te grube kontury naszej postaci. Mamy już owal tłowia, na którym pan animator, zobaczcie, rysując tak jakby centralnie w ten sposób też podkreśli, że bryłą ciała naszego smoka jest właśnie duże, duże jajo, jakby patrząc na to z boku, tworząc właśnie takie elipsy, które ubogacą naszego pięknego smoczka. Mamy smoczka, proponuję, żebyście go narysowali. Nadali mu imię i w ten sposób pokazali swoim bliskim, jakiego macie sympatycznego nowego przyjaciela.